I don't know what's wrong with you. I feel like y'all don't need somebody who could micromanage you. You know what I'm saying? Tell you right from wrong. Who's smart from who's a fool. Can shunt drop the roof and let the smoke clear. I got diamonds, jewelry, tussy slides in both ears. Dice falling on the Las Vegas strip tonight. Slip that on and we might miss the fight. Fuck a lot, I keep the water in my shorty bag. You know she won the mind when she tattooed that ass. I'm a lover boy, she got her toys. Keep it coming, you a rider. It's that roll myself a chain and count my figure shit. It's that stupid out, I feel like I'm that nigga shit. I drop 30 on this room, we ain't gon' sleep for shit. If I catch you nodding off, then it's gon' be some shit. Well, you can do what you wanna, live how you wanna, spin what you wanna, be who you wanna be. A young stunner, till I D.I.E. Fuck it, I just run it up before I go. Hey! Nagrywam tygodniowego vloga. Tydzień w moim życiu. Ten poniedziałek, 25 marca, jest godzina 12:49. I ja powinnam jeszcze iść dzisiaj, jutro i w środę do szkoły, ale nie idę, bo nie. Nie no. Muszę z siostrą zostać w domu. No, ale to i tak 3 dni. Wiecie, co jest najgorsze, że przez te 3 dni jest, dzisiaj jest kartkówka z matmy, która jest sprawdzian z organizacji turystyki, a w środę jest z historii kartkówka. Dobra, ja wstałam, zjadłam śniadanie, byłam z psem, ubrałam się i to wszystko. I grałam w Simsy od jakichś 2 godzin. Bo wczoraj przeglądałam galerię i znalazłam, bo jakby mnie wylogowało jakby w ogóle z tych Simsów i nie mogłam, nie wiedziałam jaki mam login albo i hasło. No i znalazłam zdjęcie na telefonie. No i się zalogowałam znowu i od wczoraj jestem uzależniona. A już wiecie co, ja już nie grałam w Simsy ponad rok. Ostatni raz co grałam był 22 marca 2023. Bo jakby tam zawsze piszę ostatnio jak się grało. I ja normalnie ponad rok temu grałam ostatnio, ale ja nie wiem jak. W ogóle to jest jakby, nie wiem. Uwielbiam tą muzyczkę w Simsach. Zrobiłam siebie, teraz wam pokażę jak wyglądam. Proszę bardzo. Teraz niech się wasz. To jestem ja. Tak, tak właśnie. Tak, w ogóle rzęsy ściągłam. Nie mam już od paru dni. Ja się właśnie wykąpałam, bo byłam z nią na siłowni i wróciliśmy, to godzinę gdzieś przeleżałam w łóżku, bo mi się nic nie chciało. Ja myślałam, że dzisiaj umrę na tej siłowni. Mi rozładowała mi się bateria w aparacie, dlatego musiałam podładować.
Dzisiaj umyłam włosy i wysuszę sobie, bo muszę jeszcze z psem iść na dwór. Okej, wysuszyłam włosy. Jezusie. Jeny, jak się wstraszyłam, Boże. Ten woda kapnęła z prysznica. Nie zawał. Teraz chyba wezmę ogarnę pokoju, bo mam trochę syf. Ja nie wiem, u mnie pokoju się robi tak szybko bałagan, jak na przykład jak nie odłożę rzeczy na miejsce, tylko po prostu tak rzucę, to później już jest coraz gorzej, bo to rzucę tu, to tam i tak się robi syf i później ciężko mi się zabrać, żeby to posprzątać. Chociaż to zajmuje 5 minut. Dzisiaj przyszliśmy z siłowni, to rzuciłam plecak, ręcznik, jak się kąpałam, to zamiast na kolorowe powiesić, to rzuciłam na pufę, bo już tak syf jest, no to... A w ogóle paznokcie mi podpadały, bo zrobiłam paznokcie w czwartek, ale miałam mało kleju do paznokci i po prostu, nie wiem, jakoś się przykleiłam najpierw, ale później zaczęły mi odpadać i później całkiem wszystkie ściągam po prostu i przykleję. I muszę nowy kupić klej, kupię w środę, bo w środę idę się z koleżanką spotkać do kawiarni. Bo kupiłam mgiełki z Victoria's Secret, teraz była promocja. Tylko, że ja nie mogłam ich kupić, bo wszyscy się rzucili na tą stronę. No i po prostu mnie cały czas ze strony wywalało, a moja koleżanka, no, kupiła za mnie. Ja jej już zapłaciłam, bo ostatnio byliśmy, w czwartek, dzień Wagarowicza, byliśmy w galerii, na zakupach i w kinie. I wtedy jej zapłaciłam już. No i przyszły dzisiaj i w środę się spotkamy i mi je da. Się nie mogę doczekać, Boże. No i od razu będę, jakby już na mieście, to pójdę, pokleję do paznokci, kupię nowy i przykleję w czwartek, bo w ogóle wam nie mówiłam, Jezu. W piątek jedziemy do mojej cioci na święta, to więc w czwartek muszę wziąć sobie rzęsy przykleić i paznokcie. Nie wiem, tylko jutro jest jeszcze taki dzień, taki chillowy. Jutro plany są takie, żeby iść na siłownię i zmontować filmik. I chyba to tyle. Idziesz na dwór? A to co za leniuch? Co to jest? No, paczka. Ale co tam jest? Zaraz się dowiesz. Co to jest? Ej, ciężkie to! Boże! Zapakowali. A ja do góry nogami otworzyłam. A, wiem co to jest. To dla Maryki stojak. Tak, na stojak na buty. Będziemy składać. Okej, dobra, patrzcie, złożyłam.
Jezu, to jest krzywe. Nie polecam. Jeszcze jest jakby uszkodzone na... Gdy się na tym zmachałam. Nie wiem, gdzieś tutaj jest uszkodzone. Ta! Jezu! Te rurki są tak ciężkie do włożenia do tego plastiku. Masakra. A tutaj. Tu jest uszkodzone. Co to jest taka tak naprawdę błahostka, bo to można tak postawić. Ale najgorsze są te rurki, bo one wychodzą stąd, bo one nie chcą się w ogóle jakby... Jeszcze to jest krzywe. Ogólnie nie odzywałam się do was. Już jest południe, po południu już jest. Byłam z mamą na siłowni. Byliśmy w sklepie. Wykąpałam się. No poszłam sobie do paczkomatu po to. Badzie wie. Mama mi kupiła strojak na buty. I sobie poukładam buty i chyba go postawię tutaj koło biurka. Jeszcze wam pokażę. Co mi mama kupiła? Byliśmy w Pepco i na święta kupiła mi takie body, bo biorę... Bo chcę się ogólnie tak samo ubrać i nie wiem, jaką bluzkę moja mama ubiera, ale ja ubieram takie body z Pepco. One są z działu dziecięcego. Są na 1,70 m. I są trochę za duże, ale to nic. Myślę, że nie widać, że są za duże, tylko na tyłku mi trochę tak zwisają, ale i tak będę miała spódnicę, bo spódnicę obieram tą, mama też ma taką podobną, tylko że jaśniejszą. A buty mamy takie same, takie z polo. Takie ładne one są. No i fajne te buty są, bo na lato też do spodenek i obieram. Tak, i jeszcze te topy są fajne z Pepco. Ja mam każdy kolor oprócz białego, bo biały mi się zmechacił, ale mam wszystkie kolory i wyszedł nowy, taki brązowy. One mają tą koronkę na plecach, te topy. Tak, to więc to i taki stanik jakby sportowy. Ładny kolor ma, tylko nie wiem. Nie odrywałam metki, bo nie wiem, czy go wymienić na mniejszy rozmiar, bo jakby no niby jest dobry, ale niby taki trochę za duży, nie wiem. Ogólnie w tym Pepco, co byłam, to nie było przymierzalni w ogóle i chciałam te body przymierzyć. Znaczy moja mama chciała, żebym przymierzyła, czy będą dobre. Ale nie było przymierzalni, to jest... Zawsze w Pepco była przymierzalnia, ale nie wiem, co... Chyba już kasy nie mieli. Nie, no serio, żeby mi nie mieć przymierzalni jeszcze w sklepie z ciuchami. No. Wezmę teraz sobie buty, poukładam. Ej, czekam na obiad. Moja mama robi obiad. Makaron. Z czymś tam. Makaron. O kurde. Spadł mi. Makaron z... jakby z serem, z pomidorami, coś tam jeszcze. Jest już czwarta, jest. O, krapuś! Czwarta. Nie, wiesz, Malika, że Hania mi nie wierzy, bo wysłałam Hani screena. Proszę bardzo, zrobiłam idealnie tutaj. Boże, jak ja strasznie wyglądam. Właśnie zjadłam lizaka niebieskiego. Niestety, bo jestem cała niebieska. Ale chcę sobie nad łóżkiem zawiesić motyle. Bo ja miałam ogólnie w całym pokoju zawieszone na suficie motyle, ale później je ściągłam i chcę teraz znowu zawiesić, ale tylko nad łóżkiem tutaj gdzieś. Okej. Okay. Spróbuję przywiesić. O Jezu, przecież ja mnie dosięgnę. O jest! O jest!
Może tutaj. To? No. Ej, albo wiesz co, jak ja... Marika! Marika, poczekaj! Jest? Tak, jest! To jest... No, dawaj. Nie! Nie! I teraz ja cię wypowiedzę. Tak! Hej! Nie widać mnie, kurde. To więc tak, ja byłam na siłowni z mamą, byliśmy na lodach, zjadłam obiad, wykąpałam się. Lubisz pisiaka? No i tak, jakoś zleciał dzień. Miałam z koleżanką iść do kawiarni, no ale nie wyszło i po prostu do niej jutro podejdę i mi da, no bo... Jeszcze do Chińczyka muszę zajść, bo klej do paznokci i rzęsy. A teraz stwierdziłam, że pomaluję buty, bo mam te, bo mam ten z białą łyżwą. Klandyna, możesz nie ten? Zostaw tą folię. No, mam z białą łyżwą i w sumie mam wszystkie moje Nike mam z białą łyżwą, oprócz tych kolorowych. I bym chciała te zrobić na różowo, na taki pudrowy róż. Mam nadzieję, że widzicie to, bo mam... Bo ogólnie to nie mam jakby farby do... Jak się nazywa? Do butów. Do... No, do tak ciuchów. No, specjalnej farby. Tylko mam ten, akrylową. I pomaluję, i tak, wezmę, zrobię pudrowy róż i pomaluję i wezmę albo spryskam jak to jest, tym impregnatem, żeby były wodoodporne, albo pomaluję taką, nie wiem, takim czymś, co mam. Okej, to więc pomalowałam buty i ten popryskałam ja, żeby były wodoodporne. Jakie ładne! I tutaj pomalowałam napis Nike, ja po obu stronach zrobiłam. O. No, to więc tak wyglądają. A ja się cieszę, ładnie wyglądają. Ja jeszcze muszę iść dzisiaj tylko z psem na dwór. Miałam wczoraj zmontować filmiki, dzisiaj wstawić, ale coś nie wyszło. Jest za 15:20. Nie wiem, czy będę dzisiaj jeszcze coś nagrywać. Jutro ostatni dzień nagrywać. Nie wiem, czy w piątek nagrywać, bo jakby w piątek już jedziemy i... Jutro mieliśmy jeszcze z mamą iść na siłownię ostatni dzień, ale stwierdziłyśmy, że jakby jutro nie idziemy, bo jutro moja mama idzie do pracy jeszcze, musimy się spakować. No i w ogóle nie będzie czasu. Jutro muszę się spakować, przykleić, kupić rzęsy i paznokcie, przykleić rzęsy i paznokcie, zrobić brwi, skończyć nagrywać vloga tego. Muszę iść do Martyny po moje mgiełki. Musi to pamiętać w dzień! Dobra. Bye, widzimy się jutro. Ej, czy też mi pomożesz? Gamerka. To więc byłam u koleżanki po moje mgiełki. Miałam jeszcze iść do Chińczyka,
od razu jak wracałam, ale nie wiem, zapomniałam. Przychodzę do domu, klętna mówi do mnie, a byłaś u Chińczyka, a ja takie... Ale ja chciałam jak najszybciej wrócić do domu. Boże, nie dość, że jest tak... Znaczy nie, niby nie jest gorąco na dworze. Znaczy nie było, ale teraz słońce wyszło. I no, jeszcze tyle ludzi było, że... I zapomniałam, że Chińczyka iść. Ale później pojadę jeszcze. Ale takie dwie mgiełki mam Midnight Bloom i Pure Seduction. Ta jest bardziej taka owocowa, ta jest taka... Taka jakby męska, ale no damska jednak, co nie? Bardzo ładnie. No dzisiaj wstałam, zjadłam śniadanie, byłam z Kropkiem, byłam z Połem. Po herbatniki, bo wczoraj klientynie ostatnią paczkę herbatników zjadłam i musiałam się i się je kupić. A w ogóle zmontowałam filmik i wstawiłam, wczoraj mi się udało zmontować. Długo mnie cel nie zajął, tak jak myślałam. Przygotowałam sobie paznokcie, obcięłam skórki i ten, żeby móc przykleić. Robimy fikołka. Wieczór, jest już 8 godzina. Ja się wykąpałam. Nie spakowałam się. Znaczy już chyba większość uchu wyciągłam, co chcę spakować. Jakby mam na wierzchu. Tylko muszę do walizki włożyć. No i jeszcze muszę jakby kosmetyki spakować. Bo ja tak odkładałam te pakowanie się. Zaczęłam ten się pakować, ale później pojechałam do Chińczyka. Jeszcze kupiłam sobie aż dwa kleje, wstążkę taką różową, bo myślę, żeby włosy sobie jakoś dać na święta, bo na święcenie ja jej ubieram chyba tą sukienkę, to ona będzie, ta wstążka, ładnie pasować. I kupiłam rzęsy, były takie, co ja zawsze kupuję. Znaczy kupowałam, bo te ogólnie nowe weszły, krótsze, o w ogóle ten, teraz ogólnie jakby więcej rzeczy weszło do tego Chińczyka, tam jest tak, Boże, tam jest wszystko. Zaraz wam opowiem, bo ja mam dużo do opowiedzenia. Mam takie, one mają 20, nie, zaraz, one mają 14 mm. Były takie, tylko że jakby zobaczyłam te i te są krótsze, bo te są 10 mm i wyglądają. Właśnie te czasami mnie tak denerwują, bo takie są długie, jakby je nakleję i nie wyglądają na takie długie, jak mam przyklejone. Ale po prostu jak się spojrzę tak na dół, to nie tak widać, jakie one są długaśne. I no tak nieładnie to wygląda. No i chciałam wypróbować te. One są krótsze, ale te znowu się boję, że jakby one nie będą wyglądać na takie... No nie, nie będą tak ładnie wyglądać, na przykład jak będę się po prostu tak prosto patrzeć. No, ale ogólnie były jeszcze takie inne kępki, takie grubsze jakby kępki. I byłam też... I tak też się zastanawiałam, czy je kupić, ale w sumie jakby nie wiedziałam, jak one będą wyglądać i... No i nie kupiłam. I ogólnie tym niczego... Takie ładne były te ramionczka do stanika, takie te jak z Victoria's Secret, te takie. Tylko z Victoria's Secret jest cały stanik, nie? A tam były same ramionczka w tym Chińczyku. I normalnie było napisane jakby Victoria's Secret. Tak, nie miałam już pieniędzy w ogóle, bo nie można tam płacić kartą, tylko gotówką. Ja wzięłam tyle, żeby mi starczyło na te rzeczy. Ale jutro przed wyjazdem, o jutro jeszcze jakby co, to wyjeżdżamy o 9:00. Nie, 19, 9. Jeszcze poproszę ją, żebyśmy podjechały do tego Chińczyka. Tak, na podróż jadę jadę w tym różowym dresie moim. Jezu, jestem taka overwhelmed. Boże, jak mama tu przyjdzie, zobaczy, że nie jestem, ja nic nie zrobiłam. Odkąd wróciłam z Chińczyka, to była jakaś 18, to ja nic nie zrobiłam. Zapomniałam, że jeszcze muszę iść z psem.
O, ja wiem, jak to zrobię. Wezmę sobie, wstawię tosty, żeby już się robiły. I za ten czas pójdę z psem i jak wrócę, to będę już gotowe. Sobie zjem, umyję zęby i zacznę się pakować. Nie, nie zacznę się pakować. Boże, jeszcze miałam brwi zrobić. Jeszcze muszę zrobić brwi, rzęsy przykleić i paznokcie przykleić. Nie, ja się załamię zaraz. Hej wam! O nie! tak, to więc trochę straciłam głos, bo jestem chora znowu, ale z okazji 1000 subskrypcji. Tak, zbiliśmy 1000 subskrypcji. Bardzo się cieszę. Dziękuję wam oczywiście. No i chciałam upiec ciasto, żeby po prostu jakoś to uczcić. Bo wiecie, to jest bardzo, bardzo ważny moment. I chcę zrobić ciasto bananowe, bo mamy banany, które wyglądają tak. Mam takie coś do pieczenia. I nie wiem, czy to nie będzie za małe. A, ciasto powinno tak wyglądać. Zobaczymy, bo ostatnim razem jak piekłam ciasto i taki zakalec wyszedł, że... These niggas got me so twisted. How the fuck you so real, but baby, bitch on my line. I can't feel what you're spinning. I'm too much pride to let no burnin' slide me out. Pull up, go right about mine. I got time, let's discuss all those lies about. Friend, I hear like you digging me out, and I ain't even coming, I'm in and out. And you ain't about the shit you rapping about, and I can spend all. Nie wiem, jak wam to pokazać. Okej. Tak wyszło ciasto. Napisałam 1K. No i co? Trzeba spróbować. Ale ładne wyszło. Ale dobre. Jezu, ale serio jest dobre. Ja się naprawdę nie spodziewałam. Okej, to wszystko. Pa!